Witam serdecznie wszystkich z ascendentem w Koziorożcu na czytanie kart Tarota na luty 2020. Wypadły mi trzy karty, kiedy tasowałam dla Was i przygotowywałam się na rozkład i wypadła mi ósemka pucharów, dziesiątka buław i arcykapłanka. Jest to analogiczny układ do astropogody, która obecnie panuje na niebie. Jeżeli się interesujecie astrologią, to pewnie wiecie, że na waszym ascendencie się działa koniunkcja, bardzo, bardzo potężna koniunkcja Saturna z Plutonem. Te dwie planety, one się tańczyły dookoła siebie, w przód, w tył, retrogacja, tak? To się nazywa po polsku, nie wiem, retrogation. Tańczyły wokół siebie przez dwa ostatnie lata, aż w końcu się spotkały w styczniu 2020 roku na wielką kulminację tego wszystkiego. Jak to było dla Was odczuwalne? Na pewno zdzierało z Was złudzenia we wszelkich polach Waszego życia. Na pewno zdzierały z Was wszelkie złudzenia, jeżeli chodzi o związki. To na pewno. A dlaczego tak mogło się stać? Dlaczego akurat na Waszym ascendencie siadła ta koniunkcja? Nie wiem. Ale wiem, że intencja Wszechświata może była właśnie dlatego, taka karmiczna, żeby zmusić Was do refleksji i do działania na rzecz indywidualizacji, na rzecz stawania mocno na Waszych nogach i szukanie swojego gruntu, zamiast opieranie swojej głowy na czyimś ramieniu. Ja wiem, że to jest brutalne, bo każdy marzy sobie o tym, żeby była ta druga połówka, która nas wspiera i wznosi i tak dalej. Ale Saturn razem z Plutonem siedzącym na waszym ascendencie zmusił was i do tej samorealizacji, tak? Do odejścia wszystkiego, co was upośledza, jeżeli chodzi o stawanie na nogach, na własnych nogach. I o tym właśnie mówi też ósemka pucharów. Mówi o tym, że odchodzimy już od starych struktur, tak jak połączenie właśnie Saturna z Plutonem, odchodzenie od starych struktur, już ta ósemka pucharów, już te emocje wlane w te pucharki, w te nasze puchary, one są już głęboko za naszymi plecami, daleko. Daleko za naszymi plecami i czas już jest wejść w ten nieznany obszar siebie. I to jest ciemny obszar, tak? Gdzie nasz wędrownik do tego ciemnego obszaru. My nie wiemy, co tam może nas spotkać. I właśnie o tym mówi Saturn w koniunkcji z Plutonem. Że my sami nie wiedzieliśmy, do czego jesteśmy zdolni i sami nie wiedzieliśmy naszej własnej siły. I Saturn z Plutonem, spotkając się, Saturn ojciec z Plutonem synem, spotykają się razem, żeby ścieraniem i niszczeniem starych struktur i wprowadzaniem nowej ogromnej transformacji, wydobyć z nas ten pokład siły, o którym nie mieliśmy pojęcia o jej istnieniu. Więc tak, to jest bolesna droga, bo wiadomo, każda transformacja jest bolesna. I jesteśmy już być może zmęczeni tą koniunkcją Saturna z Plutonem. Ale czym ona będzie rezultować? Czym ona będzie... Jak ona się nam właśnie zakończy? Być może dla wielu z Was tym, że staniecie na własnych nogach i poczujecie swoją własną władzę. Będzie to wymagało od Was podwójnej pracy,
nawet fizycznej, tak? Będzie to wymagało od Was przeorganizowania swojego życia. Być może będziecie musieli podwójnie ciężko pracować, żeby ustalić fizycznie swój własny dobrobyt. I w momentach, kiedy już będziecie myśleć, że nie dajecie rady, że już tak nie możecie, że nie macie sił na to, kiedy już dokopiecie się do tego momentu, już tego dna, wtedy właśnie odkryjecie swoją własną głęboką, potężną siłę duchową. Zrozumiecie, co jest tak naprawdę wartością w waszym życiu. Odkryjecie nowe pokłady i nowe definicje wartości dla was. Ta ciężka fizyczna praca połączona z pracą nad wami, z pracą planetarnych sił rzutujących na wasz ascendent, zmuszających was do transformacji. Kiedy już uderzacie dna, Pluton was szarpie, nie, jeszcze nie. Jeszcze został tu kawałek tej starej skóry. Kiedy już nie chcecie iść dalej i mówicie, ja już nie mam siły, ja będę leżała dzisiaj w łóżku, ja już nie chcę. Saturn mówił do was, nie, wstajesz, przeorganizujesz swoje struktury. Musisz to zrobić. Jeżeli nie poddasz się temu procesowi przeorganizowania starych struktur i nie zajmiesz się tym, co ewidentnie nie służyło tobie i nie wyeliminujesz tego, my wyeliminujemy to za ciebie, ale to będzie 30 razy bardziej bolesne, niż jakbyś zrobiła to sama. To wymaga bardzo dużo pracy i bardzo dużo wyrzeczeń. I takie właśnie były te dwa ostatnie lata. Dwa lata temu być może to był zalążek i nie odczuwałaś tego, nie odczuwaliście tego tak ewidentnie jak w styczniu 2020, ale zapewniam was, że ten proces już zalążkował w 2017 roku, więc możesz sobie przejść, możesz sobie przewinąć w umyśle ten i znaleźć sobie ten punkt, co takiego nie funkcjonowało dla was, jeżeli chodzi na przykład o związki w 2017 roku, 2018. Co się wydarzyło, co w tym roku już kumacie, że wow, to absolutnie nie miało miejsca istnienia, dlatego musiało odejść. I w koniunkcja Saturna z Plutonem w 2020 roku, w styczniu, zupełnie zdarła z was złudzenia i zrozumieliście, że pewne rzeczy już nie mają miejsca w waszym życiu. I mimo, że chcielibyście na chwilę odpocząć i oprzeć się na kimś, musicie polegać tylko i wyłącznie na sobie samym. I to jest właśnie ascendent w koziorożcu. Samorealizacja i indywidualizacja. Per aspera ad astra, przez cierpienie do gwiazd. Zupełne, dosłowne, przez cierpienie do gwiazd, dlatego że wykuwacie w sobie karmicznie. Tak, to spotkanie Saturna z Plutonem to była zupełnie czysta karma. Ale to było błogosławieństwo. Dlatego że wiele, wiele znaków zodiaku, wszystkie inne znaki zodiaku, nie miało tego zaszczytu. Tego zaszczytu planetarnych układów, jakie usiadły na waszym ascendencie. A to jest one of. To jest jedyna w swoim rodzaju wycieczka, transformacja. I stajecie się arcykapłanami. Tak? Osiągacie w sobie taki spokój wewnętrzny po tym wszystkim,
Życie będzie się przewijało przed waszym nosem. Już bez takich niesamowitych kontrastów, jakie wybijało was z toru w poprzednich latach. Już ten kontrast nagłych wydarzeń nie będzie zachwiewał waszej potęgi, jaką osiągacie w sobie po wydarzeniach tego roku na przykład, po tych kulminacjach. I tu dochodzi właśnie nam też Jowisz, tak? W Koziorożcu. Dochodzi nam tu Jowisz w Koziorożcu, który oprusza, oczyszcza ten kurz tych głazów, tych ruin po zniszczonych wieżach naszego starego myślenia i starych układów. I mówi nam, wszystko będzie ok. Dostajecie ode mnie teraz pakiet takiej samoświadomości i takiej władzy mentalnej i duchowej, jakiej może wam pozazdrościć każdy inny znak. I to jest bardzo interesujące. Dla mnie samej jest to bardzo interesujące zagadnienie, dlatego że dlaczego ascendent w Koziorożcu akurat? Być może dlatego, że ten ascendent zazwyczaj jest postrzegany jako taka pragmatyczna droga do samorealizacji poprzez ciężką pracę, tak, tak, tak i tak dalej, i pragmatyczne nastawienie się na wydajność w pracy, wydajność, osiąganie swoich celów wymierzonych i tak dalej, i często jest to taka droga, która omija sferę duchową. I to jest zazwyczaj taka prosta droga do sukcesu i bardzo często ten ascendent w Koziorożcu po ten sukces sięga. Już nie ma takiego marginesu na tą głęboką duchową transformację i głębię. I ten karmiczny i ta karmiczna pogoda i ten karmiczny nieprzypadkowy zupełnie astrologiczny układ planetarny wystawia teraz taki prezent samoświadomości duchowej ascendentowi w Koziorożcu, zupełnie godny pozazdroszczenia. Po takiej wycieczce planetarnej, energetycznej z kosmosu, ascendenty w Koziorożcu będą nie do zbicia, po prostu będą to osoby, które noszą w sobie, będą nosić w sobie ogromne, ogromne zasoby władzy i mocy w pozytywnym sensie. Ta transformacja, jaka będzie postępowała poprzez ascendent i pierwszy dom Koziorożca, może być też ujawniona, jeżeli chodzi o ciało fizyczne, tak? To jest nie tylko transformacja duchowa i ta transformacja osobowości. To będzie też eminentne, jeżeli chodzi o wygląd fizyczny. Ascendentów w Koziorożcu możemy zupełnie nie poznać. Ascendentów w Koziorożcu możemy zupełnie nie poznać, mimo że znaliśmy tą osobę przez 20-30 lat. Nagle nam się może pojawić przed nami zupełnie nowy człowiek. Zupełnie nowy człowiek. Człowiek, który wygląda naprawdę, jakby miał ten post-traumatic stress disorder, PTSD, jakby miał naprawdę ten
Wewnętrzny, zewnętrzny spokój emanuje zewnętrznym spokojem, ale ten spokój jest zupełnie zasłużony poprzez tą ogromną walkę tytanów, przez którą przeszedł ascendent w Koziorożcu przez ostatnie 2 lata. I nie zmylmy się tym spokojem, dlatego że w środku jest tytanowa kolumna, której już nie da się zburzyć. Duchowa, wewnętrzna moc tej osoby jest nie do zdarcia. Ok, rozgadałam się na to intro i zobaczmy, jak będzie wyglądać dla Ciebie luty. Nasza tytanowa kolumna. Ascendent w koziorożcu to jest teraz taka osoba, do której warto pójść po poradę. Bo ta osoba już widziała mniej więcej wszystko na różnych dziedzinach naszego życia. To jest niesamowicie fajne zagadnienie i niesamowicie interesująca koniunkcja Saturna z Plutonem, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam Was na internet. Sobie możecie wpisać koniunkcja Plutona z Saturnem dla poszczególnego ascendentu, bo tak naprawdę każdemu się dostanie i każdy dostanie rachunek. Błogosławieństwo tego bólu i tej transformacji. No i znowuż karta wychodzi. Wychodzisz jak zwycięzca. Tak. Po tym bólu, po tym odejściu, po tej ósemce pucharów, po ciężkim na ramionach dziesiątce buław, wychodzisz jak zwycięzca. I bardzo lubię tą kartę. Tak? Już wydaje mi się, że ascendent w Koziorożcu czuje to. Już czuje to. Już Pluton z Saturnem się rozszczepiają w końcu z tej koniunkcji. I czujecie się już zapewne na 100% zupełnie inaczej niż kiedyś. To dojrzewanie, narzucone na Was, przyspieszone dojrzewanie, połączone z głęboką transformacją, jest na pewno głęboko przez Was odczuwalne teraz i na pewno już zaczynacie się dobrze czuć w Waszej skórze i rozumieć zależności. Wszystkie rozumieć te mikro wskazówki, jakie dostawaliście przez ostatnie 2 lata. Okej. Dobra. Zobaczmy, bo luty to jeszcze walentynki, oprócz takiego ciężkiego vibe'u jeszcze pamiętajmy, że są przyjemności, jak walentynkowe czekoladki na przykład, jak lutowe narty, jak fajne, świetne zimowe spacery i tak dalej. Zobaczmy, jak nasz ascendent w Koziorożcu po tym bardzo ciężkim wędrówce, jak będzie wyglądał dla niego, dla niej luty. Zobaczmy. Luty. Na scenę Koziorożcu. No i proszę, tak. Znowu nam się powtarzają karty, proszę bardzo. Znowu nam wyszła ósemka kielichów. No tak, no. To się wszystko zgadza. Stawiasz w tym miesiącu na samoindywidualizację. Tak, na stawanie na własnych nogach. Na pewno pojawią się tam dla Was propozycje miłosne. Na 100% będzie tam motyw osoby, która jest Wami zainteresowana. I Wy to na pewno wiecie, jaką emanujecie teraz siłą wrażenia.
Ale stawiacie chyba na koncentrację, skoncentrowanie się na własnym sukcesie. Po tym całym już bolesnym procesie odchodzenia od współzależności z innymi, takie też właściwie niezdrowe i też uzależnienie od swojego partnera, ex albo obecnego, stawiacie w tym miesiącu, w lutym, na indywidualizację i spełnianie swoich własnych przedsięwzięć. Będziecie zajęte szukaniem środków i szukaniem, nie szukaniem środków, jakbyście były zdesperowane, tylko wdrażaniem w dzieło swoich wcześniejszych planów. I macie te plany na pewno i bardzo się cieszę. I koniec już tych nieprzespanych nocy, ślęczenia w nocy i zgadywanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego los wybrał sobie mnie jako kozła ofiarnego. Wy jesteście, was los nie wybrał jako kozła ofiarnego, tylko was los wybrał jako wybranka, osobę, która może to wszystko pociągnąć. I takiej osoby potrzebujemy globalnie. Takiej osoby, która powie nam: dacie radę, damy radę, słuchajcie, zrobimy to, nie rozcierajmy, idźmy dalej. Był ból, a czas się otrząsnąć. I takiej osoby jakby bardzo potrzebujemy. I w tym lutym, moje kochane koziorożce, zajmiecie się rzeźbieniem swoich własnych planów i wprowadzanie i wdrażanie swojej pracy, wasze dzieła i stawianie na siebie. Macie oczywiście wybór. Możecie oczywiście iść na tą randkę, bo jesteście osobami, którymi się inni bardzo interesują w tym miesiącu. Ale jesteście tak jakby zajęte swoim samorealizacją. To jest wasz wybór. To nie jest to nie jest czas, kiedy chcecie za bardzo wchodzić w te amory. To jest czas, kiedy chcecie osiągnąć wyżyny swoich możliwości. Więc, kochane moje koziorożce, strasznie się cieszę, że jesteście z nami i wśród nas i że możemy na was polegać. I luty to jest też dla was miesiąc brama. To by się wszystko zgadzało, dlatego że już Pluton i Saturn skomasowane razem na waszym ascendencie, w waszym pierwszym domu, one już w końcu idą w dwóch różnych kierunkach, powoli, ale rozszczepiają się i dają wam taki głęboki oddech i miejsce, w którym możecie już znaleźć siebie już w nowym wcieleniu, tak jakby. Kiedy wasz zalążek przyciska się przez te rozszczepiające się dwie planety, które was ostro trząsły, następuje ta piękna wiosna i wasz zalążek wychodzi już niezależno od całego ekosystemu dookoła was. Bardzo mi to cieszy. Fajnie. I wybierajcie sobie swoją własną ścieżkę. Bardzo mnie to cieszy. Jesteście oczywiście na celowniku u innych osób. Słuchajcie, w lutym. Szykują wam się na pewno flirty i na pewno fajne motywy. Zapraszanie do wspólnego
życia, ale wy w lutym będziecie chcieć zacząć coś nowego dla was. Coś, co pozwoli wam na bycie zupełnie niezależnym i decydowanie o swoich własnym życiu emocjonalnym i materialnym, co jest bardzo zdrowe i bardzo fajne. I niewiele ludzi ma taką w sobie moc, kiedy sami decydują i nie desperacko szperają w gwiazdę i szukają wskazówek, żeby szybko kogoś mieć, muszą kogoś mieć, bez kogoś i to już jest, nie ma istnienia, la la la. Wy jesteście tą siłą, która zdała sobie sprawę, że możecie mieć absolutnie wszystko i na waszych warunkach. Nie czujecie się na pewno samotni w tym wszystkim. Więc nie będę was już tutaj odciągać od waszej pracy. Pa, pa. Chciałam tylko jeszcze dodać, że w lutym jest w lutym Merkury, planeta odpowiedzialna za nasz tok myślenia, za procesy myślowe i tu jakieś wyrażamy myśleniowo. Jest, cofa się, więc kiedy planeta wchodzi w ruch wsteczny, jest to nam zawsze trudniej wyrażać się, jeżeli chodzi o tę planetę. Teraz mamy planetę myśleniową i jest ona w rybkach, ale cofa się i u ascendentu w koziorożcu jest w trzecim domu, czyli ta komunikacja może być troszeczkę dla was zaburzona, więc dlatego też fajnie jest, że w lutym koncentrujecie się na manualnym wykonywaniu swojej pracy, na wdrażaniu waszych projektów, ale pamiętajcie, że ta komunikacja w lutym może być dla was problematyczna. Możecie mieć głowę w chmurach, jeżeli chodzi o sposób wyrażania się, co mi jest bardzo bliskie. I więc możecie sobie też dać taki motyw spokoju, jeżeli chodzi o te flirty, bo możecie złapać się na powiedzenie komuś kilka słów za dużo. I takich słów, których nie chcieliście, takich słów, które były takie dosyć ostre, ale to wynikało z waszej właśnie nieuwagi. Więc ta komunikacja w lutym może być dla was niezbyt korzystna, ale wszystko inne jest na tak. Co nie izoluje was od możliwości posiadania romantycznych momentów w lutym. To jest po prostu taka mała ciekawostka dla was. No to buziaki i pa, pa.